Cześć, siemanko, ja się nazywam Pater i witam was w kolejnym odcinku z New Super Mario Bros. U. Jak wiecie, teraz przechodzimy sobie do drugiego odcinka na naszym kanale i będziemy się świetnie bawić w świecie, który nazywa się światem Layer Cake Desert. A po polsku mówiąc, pustynny świat. Jest to pustynny świat, którym już mamy troszkę trudniej. To już nie jest prosty świat, którego znaliśmy z pierwszego odcinka, bo wiadomo, pierwszy odcinek to jest prosty, łatwy i przyjemny świat, bardzo mały i bardzo... I tak jak wspomniałem, to będzie polegało na tym, że będziemy sobie grali tutaj. Tutaj nie skusimy, bo zobaczcie, o. Możemy przez sekundę dosłownie, ale możemy tutaj biegać. Jeżeli nie będziemy podskakiwać, to nie wydostaniemy się stąd, ale uda nam się tutaj wydostać. To jest taki fajny świat właśnie, że jest niby pustynia, niby piaski. Te piaski mogą nas wciągnąć, ale... Ktoś to da? Jak szybko tak zrobię? Czy ja to dam radę? Bardzo bym chciał to pokazać. Ale bez latającego to raczej się tutaj nie da. No nie da się. Chciałem, ale niestety nie dam rady wam tego pokazać. I leci ludzka stonoga. Nie będzie tutaj levela, ale cóż. Jakbyśmy mieli latającą znajdźkę, to by było lepiej. I tak jak mówiłem, to jest gra, którą będziemy sobie przechodzić na luziku. Bez żadnych spięć, bez żadnego spinania się o cokolwiek. No bo tutaj nie o to chodzi, to jest Mario. Myślałem, że tu jest jakaś lepsza znajdźka. Ale niestety... Dobra, wychodzimy stąd. I... Kurde. I... Au! Cholera jasna. Ja w to jestem przedobry. Zobaczcie, jak to przechodzę. Tutaj, pyk, pyk, mały Marianek. Tyk. Grzybol. I cyk. Cyk. Jak pięknie! Daj mi tu monetę! Chłop miał więcej szczęścia niż rozumu. Wow! Ukończyłem level. Bardzo dobrze. Wiecie, jakich leveli nie lubię w Mario? W Mario nie lubię leveli, które są wodne. Wodne levele są przekleństwem każdego, chyba. I tutaj znowu możemy iść do Toada. Czy chcemy do Toada? W poprzednim odcinku byliśmy. O, Rabbit! Miałem wam pokazać Rabbita, więc pokazuję wam Rabbita. Teraz Toad nam powie, że musimy ścigać Rabbita. I właśnie pokażę wam, na czym polega Rabbit. Rabbit... To jest potworek, który zazwyczaj idzie do jakichś łatwiejszych plansz, żeby nam się tutaj schować. Ale jeżeli my wybierzemy tą postać, to jest niewrażliwa, ale tutaj zaraz wam pokażę, na jakiej zasadzie to działa. No dobra, nie, dawaj to. Dasz co? I lecimy do... Chyba dobrze wybrałem świat. Jak nie, to się sami cofniemy. Dobrze. No i zaczynamy pierwszy level, ale to nie będzie taki zwykły level z potworkami w ogóle, tylko zobaczcie. 100 sekund i gonienie Rabbita.
I mamy go. Nawet nie trwało to 9 sekund. Jest wszystko załatwione. I teraz dostaniemy nową znajdźkę od Toada, specjalnie przygotowaną za to, że złapaliśmy rabita. No i teraz ja sobie ją wezmę, bo ona może nam się przydać. Bierzemy B, bierzemy znajdźkę i mamy latającego Mariuma. Mariuna mamy latającego. Lunch. To są takie fajne smaczki. I teraz pierwsze rozgałęzienie tutaj. To tutaj mamy? Trójeczkę. Mamy dwójeczkę. Najpierw weźmiemy. Tutaj możemy się rozgałęzić. Widzicie? Sobie nie chcę tego. Chyba jednak chcę. Patrzcie ile monetek. Ale na grubasie. Pełnym grubasie. Tyk. Niepotrzebnie tą znajdźkę zużywałem, ale okej. Nie! Skocz! Dobrze! Udało się. Ja tutaj... Mamy dużo czasu, więc ja się nie będę śpieszył tutaj akurat. O nie, 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 nie. Okej. Dobra. To już nie potrzebujemy tej dodatkowej, to możemy sobie... Wiecie, to jest takie utrudnienie też dla osób, które grają te. Tu. Rzeczy. Jak gramy na spokojnie tutaj. Jak to będzie? Yoshi! Co ty tu robisz? Dobra, to ja idę z tobą. Z tobą to ja mogę iść. Po to? Masz. Zjedz go. Dawaj, Yoshi. Ja pomyliłem to wszystko. To nie tak miało to wyglądać, kochani. To nie tak miało to wyglądać. Mogę tędy? I co tutaj? Nie, 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 nie lecimy skrótami. Lecimy po kolei. Ja nie chcę tutaj skrótów robić. Wystarczy, że ja na DS-ie zrobiłem skrót. Przejść prawidłnie 8 światów. Nie wziąłem flagi. Zjadł mnie tutaj. I skakuj. Okej. Okay.
Okej. Teraz chcę to. O. I mamy flagę. Dobrze. Ja tu wejdę. Z nim na pewno nie. Ale czy ogólnie wejdę? Też nie wiem. Ale bym teraz spadł. Dobra. Mamy one-upa dzięki naszemu. Poszedł stąd. Poszedł mi stąd. Oczy. Okej. Jaki ja tu speedrun zrobiłem? Nie zebrałem ani jednej monety, która jest tutaj potrzebna. Ale okej. Po co ja go noszę teraz? Dobra, może więcej punktów z nim będzie. Świecący Yoshi to naprawdę dobra sprawa. Jakby było takie amiibo, to ja kupuję w ciemno. Ale niestety, amiibo są drogie i nie ma amiibo. O, one-upa dostaliśmy za Yoshiego. Jeszcze zdążymy, jeszcze ze dwie plansze zdążymy. Przy moim super graniu jeszcze dwie plansze będą. Bowser będzie. Czy dojdziemy dalej? Nie wiem. Ja chcę wszystko odblokować, nie tak, że sobie idziemy na skróty, a połowę omijamy, bo wtedy pomijacie połowę gry. Musicie wszystko robić po kolei. Ja to nie zrobiłem tak na DS-ie. Dobrze. Pierwsza moneta już nasza. Pewnie żadnej innej nie zdobędę, bo ja nie jestem mistrzem w znajdowaniu tych monet, jak zauważyliście. Ale swoje tutaj rozegramy sobie. Ważniejsza jest tutaj rozgrywka. Fabuła to tutaj jest drugorzędna, wiecie. Mario fabuła od lat taka sama. Tutaj akurat Nintendo to jest jedyny mistrz, który nie musi się bać o to. Yeah. Aha. Okej, dobra. To ja to spróbuję zrobić. Dobra, ja to widzę, jak to trzeba zrobić. Albo nie widzę. Jestem troszkę zaślepiony tym. Dobra, już wiem. Jak nie będę wiedział, to... Okej. Wiem, że wiem. Muszę cię. W takim układzie, no musiałem. Co mi to dało? Okej. Co to dało? Nie wiem, nie mam pojęcia. Pewnie alternatywną ścieżkę. Po naszego... tutaj ulubionego. Ale pewnie trzeba to tak zrobić. Dobrze. I flagę, najważniejsze to tą flagę od tego odcić. Musimy tutaj do końca. Nie wiem, czy dobrze. Można jakoś tu zejść? Nie? Nie da się? Dziwne. Wiedziałem, wiedziałem, tak myślałem. Tak od początku myślałem. Tak
Szczerze mówiąc, to przydałoby nam się kilka dodatkowych żyć. Jaki sens tego jest? Okej, ale jaki sens tego? Zielonego pojęcia nie mam. Fajnie, to po co? A to trochę takie bez sensu te. Wiecie? Bo równie dobrze mógłbym sam tutaj wskoczyć bez tego. Wario się nam włączył tutaj chyba. Okej, dobra. To jest to samo co na DS-iku. Chodzimy. Chodzimy do naszego bossa, kochani. Będzie boss. Uruchomiłem się teraz. O jest, jeszcze ta. Arr! Dziękuję. Najszybszy boss ever. Nawet z pierwszym bossem tak szybko mi nie szło jak z tym. Brawo ja. Dziękuję wam bardzo. To dzięki waszym łapkom w górę. Pamiętajcie, łapkę w górę najważniejsza. Najważniejsze w życiu jest danie łapki w górę dla twórcy, którego oglądacie. Bo jeżeli dajecie łapkę w górę, to znaczy, że wam się podoba, to znaczy, że chcecie dalej oglądać to, co oglądacie. I to jest bardzo, 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 bardzo ważne. No i poleciała, no. To jest ta z reklamy Red Bulla. Zobaczcie, jak tutaj jest lokowanie produktu, tak szczerze mówiąc. Wiemy, że Nintendo miało jakieś tam kolabo z Sony, ale podobno, jak chcieli wierzyć, to Sony sobie zapatentowało te swoje kółko, krzyżyk, kwadrat i tak dalej. Nie wiem, jak to myśleć w ogóle. Dziękuję. Mamy tutaj. O, nie chciałem! Nie chcę bossu. Dziękuję. W sumie takich bossów to ja lubię. Dają mi za darmo znajdźki, to ja biorę. To jeszcze gumbę sobie załatwmy. Pyk, pyk, gumba jest załatwiony. Minigierka taka była na DS-iku. Musieliśmy załatwić wszystkich gumb. Wszystkie gumby. No właśnie. Ja najwięcej grałem na DS-iku i do tej pory, szczerze mówiąc, gram na DS-iku Mario. Pomimo tego, że przeszedłem, to czasami sobie lubię tak się odmurzyć i zagrać. Wejdźmy jeszcze do Toada. O co tu biega? Yeah.
No i dobra. Do tego grubasa. Jej! Wygrałem! Nagroda dla przedszkolaka. Tyk pyk. Ale będę miał znajdziek. Ja bym chciał strasznie dorwać wersję. Czy gramy tą ostatni poziom? Zobaczmy, jak czasowo wychodzimy. Nie, nie gramy ten ostatni poziom. Ja wam dziękuję, kochani. Ja bym strasznie chciał, żebyście dali łapkę w górę. Jeżeli chcecie, to możecie paść na Patronite'a, tam dorzucić się z groszem. Do chyba bodajże 5 zł, bo wiecie, Patronite swoje pobiera. Dodatkowo te wszystkie opłaty i tak dalej, więc 5 zł to jest taki minimum. Jeżeli chcecie, to możecie wpłacić na... Tam jest link. Również jak robimy live'y jakiekolwiek. Ostatnio się nie pojawiają live'y, ale dziękuję wam bardzo za to, że jesteście z nami. Na Twitchu zaobserwować możecie mnie. Live'y pojawiają się, ale na TikToku ostatnio. Zobaczcie na TikToka, Instagrama, Twittera i Dashity Capsule. Tam macie linki do kupienia kubków, koszulek. Plus zbliża się rok szkolny, więc i również plecaki są. Więc możecie kupić z moim logiem, z logiem swojej ulubionej gry. Podkładki, podmyszki, różne tego typu rzeczy, czapki, na przykład są zima, idzie, czapkę warto kupić, czy jeszcze na kończące się wakacje czapkę możecie zakupić, etui do swojego smartfona, kalendarze na najbliższy rok, więc to wszystko możecie zobaczyć tam, zakupić sobie, ceny są różne. Jeżeli dobrze ze mną zagadacie, to i może jakaś zniżka wpadnie. Więc to by było tyle. Jeszcze wpadnijcie na Facebooka, wpadnijcie na Instagrama, tam się pojawiają zdjęcia z gier, które doszły do kolekcji, a po prostu nie dałem jeszcze filmu z kolekcji gier, więc tam zobaczycie szybciej, jakie są gry po prostu w mojej kolekcji. To by było na tyle i do zobaczenia. Widzimy się w trzecim odcinku, kolejnym już z Mario. New Super Mario Bros. U na konsolę Nintendo Wii U. Do zobaczenia. Hej. Cześć.